Witam Was bardzo serdecznie. Przed Wami Konradowic, a to jest kolejny odcinek symulatora X-Plane 11. Zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia tego materiału, gdzie lecimy do Rzymu. Też tak można czasami pomówić takim innym głosem do Ciebie, radzi, ja Ciebie nikt nie zna. Może zmienimy trochę ten pozycję, jeśli chodzi o prędkość, jednak polecimy sobie 840 ma, żeby jednak się zbić na tą wymaganą wysokość. Dać tym silnikom trochę spokoju. No i autotrotul zadziałało. Jak się ścinki zaczęły, ja nie mogę. Czym to jest spowodowane, bo to bo chmury są? Mam chyba jakąś tą scenerię na tylu na Lirf. I co, nie wytrzymuje obciążenia? Procesory nie wytrzymuje, no. Trzeba sobie załatwić nowy albo drugi. Po prostu. Cóż, i tak bywa. On co, a zróbmy tak, przejdę do szczegółów. Plane 11, ustaw priorytet na wysoki. Chcę zmienić. I procesy OBS. Czyli do szczegółów. No i samo ustaw priorytet na wysoki. No i teraz zamiast 7 klatek mam 13. Na 13 da się latać. 100% zużycia procesora przy okazji. No i to zawsze tak miałem, czy ja nagrywałem, czy nie nagrywałem, coś 100%, no. Może tam z tych 18 klateczek było, a nie 13, ale... Dzięki temu mogę nagrać dla Was materiał. I to chciałem, żeby silniki dostały trochę wytchnienia i na nic mi to wyszło. Sprawdźmy inne kamery. Uwaga, będzie głośniej. Moda nie może być biały, to jak w normalnych samolotach, jak to zazwyczaj bywa na świecie. Widziałem o innej, że tak mają, a u mnie nie. No niestety. A widzicie, bo tak wygląda ta smuga, to ona powinna być biała. Thank you.
To jest ta kamera poruszająca się wraz z samolotem. O, kontrolę nad Morzem Adriatyckim. Prawdopodobnie będziemy nad nim przelatywać. Ja muszę coś sprawdzić, jak się nabierało. No idealnie, normalnie. W końcu mi zaczęło działać przechwytywanie InchSplaina. No teraz w końcu mogę nagrywać odcinki z InchSplain. No w końcu. No i tutaj. Intel Core i5. Tam z 7700 GHz. Ogólnie patrząc się, szybkość 3, szybkość? Nie. I to się patrzyło. No 7,7 GHz, no nieważne. I mam, no, problem. I 7 trzeba sobie kupić. Nie wiem tam, ile tam zera mają. 8,7, 8,700K. Na zaznaczenie gigaherca zera okłamają. 7700K, o, gigaherce to nie, to co innego. Gigaherce ma 3,3, ale 7700K. I 7 sobie muszę kupić tam inne, one tam mają 8800K, czy 9000, coś też było K. Dobrze, i tak mówiąc, w tym momencie wasz ulubiony youtuber musi się najeść czegoś, bynajmniej sobie wziąć coś do zjedzenia. Więc no wy sobie możecie o to polecieć, obserwować ładne widoczki. On to ustawia ładnie kamerkę, żebyście mogli pilnować samolotu, czy dobrze leci. I widzimy się nie wiem kiedy. Więc życzę miłego lotu. Oczywiście z pozycji pilota, więc powinno być fajnie.
Witam Was z powrotem. Powróciłem do żywych z jedzeniem.
Dobrze, a więc to było na tyle w tym odcinku, a więc komentujcie, subskrybujcie i ja się należę na mnie. Do zobaczenia, na razie.